Szanowni, chciałem nagrać omówienie naszej dzisiejszej lekcji. No, zasadniczo rozmawialiśmy o przykładach obliczania średniego tempa zmian. Przy czym chciałem Wam zwrócić uwagę, dobierając te przykłady, że to tempo zmian nie zawsze oznacza tempo zmian w czasie, aczkolwiek no, najpopularniejszą wersją tej zmiennej, względem której obserwujemy zmianę jakiejś wielkości, jest czas. No na przykład, i z tego będziemy szeroko korzystać już na następnej lekcji, taką sytuacją jest, kiedy obserwujemy zmianę polegającą na tym, że jakieś ciało, na przykład samochód, no przejeżdża określoną liczbę kilometrów w czasie, tak? Pokonuje jakąś drogę. No i wtedy to tempo zmian tej wielkości, czyli drogi pokonanej w czasie, to będzie szybkość tego samochodu, średnia szybkość tego samochodu na tym odcinku, który przejechał. Ale tu jest inny przykład, który chcę omówić. Zamiast omawiania wszystkich tam 6 czy 7 przykładów, myślę, że najlepiej będzie, jak omówię jeden w stosunkowo krótkim filmie. Każdy się będzie mógł zastanowić. Mamy sytuację taką, że ktoś tam handluje solą w hurtowni, powiedzmy, prawda? Mówiłem, jakie są problemy. To była w oryginale to była egzotyczna przyprawa i dolary. Trzeba było wybrać coś, co przypomina mniej więcej ceny, które znamy w złotówkach w Polsce, więc zdecydowałem się na sól. No i teraz sytuację mamy taką, że to jest krzywa, która ilustruje zależność hurtowej ceny soli od wielkości zamówienia. No, w hurtownie mają taki zwyczaj, że im więcej zamawiasz, tym mniej płacisz za kilogram. No i to jest widoczne tutaj, dlatego że za 100 kilogramów płaciłoby się no trochę więcej niż 400 zł, więc powiedzmy, że za 200 kilogramów płaciłoby się 800 zł, tak? Czyli 4 zł za kilogram. No też drogo, jak na sól. Widać, że nie bardzo wystrzeliłem, ale inflacja rośnie, więc lada moment kilo soli będzie w hurcie kosztowało 4 zł i ten rysunek będzie bardzo realistyczny. No ale już popatrzcie, za tu jest 800-900 za 1000 kilogramów, tak, tu na końcu płacimy 1600-2000 zł. Czyli za 1000 kilogramów, za zamówienie o wartości 1000 kilogramów, znaczy zamówienie ilości 1000 kilogramów soli, zapłacilibyśmy tylko 2 zł za kilogram, no bo oczywiście hurtownik ma interes w tym, żeby pozbyć się tego towaru, tak, żeby odpowiedzialność za jego dalsze upłynnienie przeszła na osobę, która kupuje to i prawdopodobnie no, rozprowadzi do swoich sklepów. No więc stąd ceny hurtowe na ogół też są niższe niż ceny detaliczne. To związane jest z tym, że ta osoba, która kupuje w hurtowni, no, chce zarobić na tym, że dostarcza ten towar, ten sól do sklepów w pobliżu miejsca zamieszkania, na przykład także jest wygodnie kupować ją, rozważa te 2000 kg na małe porcje i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym cena detaliczna jest wyższa niż cena hurtowa na ogół. I tą marżę jakby kasuje ten właściciel sklepu, czy właściciel sieci sklepów, no ale oczywiście on musi z tej marży na wszystkie produkty utrzymać sklepy, obsługę sklepów, zapłacić za media, wodę, prąd i tak dalej, i tak dalej. Tak rozwodzę się nad tym, bo zaczęliśmy wchodzić w elementy ekonomii, więc może to Was zainteresuje. No i teraz zadanie jest takie, o ile rośnie, w jakim tempie rośnie cena za kilogram. Rośnie cena za kilogram, czy zmienia się, ale tu widać, że rośnie, bo to jest krzywa rosnąca, prawda? Wszyscy widzą, że to jest krzywa rosnąca. W jakim tempie rośnie cena za kilogram, gdy zamówienie wzrasta od 200 do 500 kilogramów? No i w tym celu trzeba policzyć zmianę ceny i podzielić przez zmianę wielkości zamówienia. Prawda? No, wyjdzie w złotówkach na kilogram, to znaczy wyjdzie wartość, która mówi, o ile średnio rośnie cena zamówienia za każdy kolejny kilogram zamówiony ponad
200 kg. Średnio. Najpierw będzie rosła trochę więcej, potem będzie rosła trochę wolniej, ale średnio będzie na tym, w tym obszarze od 200 do 500 kg rosła właśnie w ten sposób. No i co trzeba zrobić? No trzeba od wartości końcowej, odpowiadającej zamówieniu za 500 kg. 500 kg jest tutaj i ta wartość końcowa to jest 1500 zł, tak? 1500 zł. Odjąć wartość początkową. Przy 200 kg to jest 800 zł. No i podzielić, narysować kreskę ułamkową. Ale mi gruba krecha ułamkowa wyszła. No dobra, już się nie będę pieścił. I podzielić przez zmianę tej zmiennej niezależnej, tak? Zmianę zmiennej, względem której obserwujemy zmianę wartości tego, coś, czemu się przyglądamy. No, w tym momencie przyglądamy się wartości zamówienia względem wielkości tego zamówienia. No więc 500 kg minus 200 kg. Bardzo dobrze. Możemy to sobie jeszcze ładnie tutaj przesunąć, żeby było równo. No i to będzie równe. Ile to będzie równe? No 1500 minus 800 to jest 700. Znowu krechę ułamkową muszę zrobić. Podzielić przez 300. No i to myślę, że tu z tym równa się to przesadziłem. To powinno być tak. Zaraz sobie to przeniesiemy. Przeniesiemy sobie to tak, żeby to. No co jest? Teraz się przeniesie. Tak, tu wyżej przeniesiemy. To przeniesiemy też wyżej. No i to na końcu przeniesiemy wyżej. Dobra, i teraz tu napiszemy równa się. Dobrze, tu napiszemy równa się. No, jak widzicie, to nie zawsze działa tak, jakbyśmy chcieli. Wpiszemy ten znak równości. To jest trochę uciążliwe. No dobrze, no to 700 zł przez 300 kg to jest 7 trzecich złotówki na kilogram, czyli to jest 2,1 trzecia złotówki na kilogram i tam żeśmy dyskutowali, co to znaczy jeszcze, jak należy potraktować ten 2,33, ten wynik, prawda? To znaczy w zasadzie, jak należy potraktować wynik 2 i 3 w okresie złotego. No i że coś takiego nie ma sensu, dlatego że jesteśmy w stanie płacić dokładnością do groszy, prawda? W związku z tym to trzeba zaokrąglić do 2,33 zł. No i co to oznacza? To oznacza, że jeżeli zamawiamy więcej niż 200 kg, to średnio od 200 do 500 kg, od zamówienia równego 200 kg do zamówienia równego 500 kg, średnio, w sensie, że średnio na tym odcinku od 200 do 500 kg, średnio w tym przedziale wartości, wielkości zamówień od 200 do 500 kg, za każdy następny kilogram trzeba średnio zapłacić 2 zł 33 grosze. OK? No i taki jest sens tej średniego tempa zmian tej wielkości. Mam nadzieję, że wszyscy to już doskonale rozumieją i kiedy będziemy mówili o średniej szybkości, kiedy tą wielkością zmieniającą się będzie droga pokonana przez ciało, a tą wielkością względem której będziemy obserwowali tę zmianę będzie czas, to wszyscy doskonale sobie będziecie z tym radzić, prawda? Dziękuję.